Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Po raz ostatni już w tym sezonie z pola w Bedlnie. Dzisiaj w połowie października chciałam powiedzieć kilka słów o marchwi i o tym, o rezultatach naszych doświadczeń, jeżeli chodzi o ochronę marchwi przeciwko bawełnicy topolowo-marchwiowej. W tym roku zabiegi zaczęliśmy około 15 sierpnia, ponieważ wtedy zauważyliśmy pierwsze kolonie mszyc na korzeniu już. W tym roku ogólnie bawełnica zachowywała się dość dziwnie, to znaczy nie było jednego czy dwóch nalotów w ciągu sezonu, takich silnych nalotów, kiedy moglibyśmy obserwować bawełnicę na szyjce korzeniowej marchwi. Nie obserwowaliśmy tego, te naloty były praktycznie ciągłe, małe i bawełnica schodziła bardzo szybko na korzeń marchwi. Może dlatego, że tu u nas w Bedlni mieliśmy popękane rydliny. Więc ona miała tak jakby otwarte wrota do korzenia marchwi. I tak jak mówię, zaczęliśmy zabiegi około 15 sierpnia. Najlepsze rezultaty, jeżeli chodzi o nasze programy ochrony, dały te programy, w których mieliśmy stosowane Movento dwukrotnie w sezonie, w odstępach około 3-tygodniowych. Czyli pierwszy zabieg około 15 sierpnia jako ten pierwszy zabieg, a kolejny zabieg około 10 września. I tak jak mówiłam, te naloty trwały praktycznie ciągle, począwszy od połowy sierpnia aż do końca września. Także na tę chwilę to wszystko, co chciałam powiedzieć z Bedna. Do zobaczenia w przyszłym roku.